Televisa presenta. Miłość jak tequila. Odcinek 102. Fueron tus manos las que atraparon nuestra historia en un momento y me han dejado persiguiendo tu recuerdo, enloqueciendo por verte de nuevo. No me importaría morir si no te tengo. Co myślisz o tym, że już się pojawił? Rodrigo? Tak. Dzwonił, żeby prosić mnie o przysługę. Przysługę? Tak. Chcę, żebym zdobyła informację na temat tekili organicznej, ale coś mi się wydaje, że to tylko pretekst, który wymyślił, żeby do mnie zadzwonić. Mamo, myślę, że Rodrigo nie dotrzyma swojej obietnicy. I jeśli tak bardzo nie daje mu to spokoju, to ja też mogę popełnić jakiś błąd. Oby Bóg sprawił, żeby mnie szybko przenieśli, bo boję się, że znów się w coś wplączę. Córeczko. Zadzwoń do Pameli i przyciśnij ją, żeby mi oddała moją pamięć USB. Synu, jeśli to jest takie ważne, powinieneś sam do niej zadzwonić. A jak ci się zdaje, mamo? Ani myślę. Zlokalizuj ją natychmiast i koniec. Nie zamierzam się uspokoić, dopóki nie odzyskam tych danych. Rozwiąż to i zadzwoń do mnie. Pamela Torreblanca uprzykrzy ci życie. Im większe okazujesz zainteresowanie uzyskaniem tych danych, tym bardziej będzie tobą manipulowała, bo wie, że ma nad tobą kontrolę. Zrozum, Minerva. Zrozum. Muszę być bardzo ostrożny, tak? Moja matka znajdzie sposób, żeby odzyskać tę pamięć. Dobrze, sam zobaczysz. Zobaczymy się później. Dokąd idziesz? Do lekarza. Wznowię leczenie hormonalne, żeby zajść w ciążę. Jedziesz do Houston? Nie, kochanie. Nawet nie myśl, że zostawię cię samego. Polecili mi klinikę specjalizującą się w sprawach płodności tutaj, w Miami. Nie ciągnij mnie za wąsy. Wrócę później, kochanie. Do zobaczenia. Chcę, żebyś zajął się wyłącznie przygotowaniem naszej tekili. W porządku, Rodrigo. Jeszcze dziś zaczniemy przygotowywać nowe beczki do jej przechowywania. James, mam przeczucie, że pójdzie nam bardzo dobrze. Samo przeczucie nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze wiele innych spraw. Oczywiście, ale liczymy na bezpośrednią pomoc Izby do Spraw Regulacji Tekili i Wydziału Spraw Zagranicznych. Tam pracuje Gaviota. Teraz rozumiem to twoje przeczucie. Gaviota jest moim amuletem, który przynosi mi szczęście. Dziś dostarczy mi kompletne sprawozdanie związane z naszym nowym produktem, więc ty też bądź przygotowany, dobrze? Potrzebuję, żebyś to nadzorował od momentu zbioru aż do składowania w beczkach. Zgoda, Rodrigo. Muszę kończyć. Witamy. Przyjechała twoja siostra z mężem. Zaczekaj, James. Chcę, żebyś wziął Francisco na plantację agawy. Chcę, żeby on osobiście nadzorował siarczanu miedzi. Zrozumiałeś? Później porozmawiamy. Witaj, James. Cześć, Sofia. Bienvenido.
¿Qué tal? Jak się masz? Wydawało mi się, że rozmawiałeś z moim bratem. Tak, prosił mnie, żebym wdrożył Francisco w jego obowiązki. Dobrze. Nie wiem, czy pan chce, żebyśmy się teraz tym zajęli. Czy woli pan później? Najpierw chciałbym się wykąpać. Jak pan chce. Wiem, że będziecie tutaj mieszkać i zabiorę swoje rzeczy jeszcze dziś po południu. Wyniosę się. Nie, nie, bez pośpiechu. Proszę, zostań tak długo, jak potrzebujesz. Nam nie przeszkadzasz. Prawda, serce? Nie, oczywiście, że nie. Możesz zostać. Na petit fleur. Przygotujesz moje ubranie? Oczywiście. Już idę. Tak, serce? Moja pani Sofia, Ofelia. Co za radość mieć panią tutaj. I to nie tylko w odwiedziny, prawda? Bardzo dziękuję. Tak, Ofelio, będziesz mnie miała w La Montalveni przez długi czas. Zrób coś dla mnie. Wyjmij z walizki ubrania mojego męża. Trzeba je wszystkie wyprasować, bo on lubi mieć swoje ubrania przygotowane. Zaraz to zrobię. I proszę się nie martwić, sama się tym zajmę. Wspaniale. Sofia, naprawdę nie przysporzy ci żadnego problemu mieszkając tutaj? Nie, w żaden sposób. Nie martw się. A twoja żona? Akasia jest chora i zostanie jakiś czas w szpitalu. Coś poważnego? Nie. Robią jej badania. Ale obiecuję ci, że jak tylko wypiszą ją ze szpitala, wyprowadzę się. Jak chcesz. Pójdę przygotować ubranie Francisca. Przepraszam. Gdy będę przygotowywać te dokumenty, proszę Nancy, wydrukuj propozycję podróży na spotkanie odnośnie tych świadectw pochodzenia. Dobrze. Mariana, a propozycja podróży, o którą panią prosiłem. Poszła ją wydrukować Nancy, zaraz ją panu przyniosę. A to co jest? Informacja dotycząca tekili organicznej, którą mnie prosili. Public Relations. Tak, chwilę proszę. To pan Thompson z Kanady. Połącz mi rozmowę. Jedną chwilę proszę. Gotowe. Dziękuję. Już nawet nie robię sobie nadziei, że pójdziemy razem coś zjeść. Myślę, że musimy to przełożyć na sobotę, gdy mamy wolne. To jest Juliana Tejes, nowa sekretarka doktora Santoveni. Miło mi. Szkoda, dopiero co odzyskałam swoją przyjaciółkę, już mi ją wysyłają tak daleko. Jeżeli Rayaneda chce cię widzieć w swoim gabinecie, żeby omówić twoje przeniesienie. Pan Thompson chce wiedzieć, kiedy dotrą do niego plakaty. Co się dzieje? Kim jest ta kobieta, która przyszła z Suzaną? To pana nowa sekretarka. Co? Pan nie wiedział, że będę asystentką tylko czasowo? Nie mogą mi tego zrobić. Przepraszam, mecenasie, ale to było ustalone z inżynierem Avellanedą. Przenoszą mnie do biura w Guadalajarze. W każdym razie praca z panem to była przyjemność. Nauczyłam się bardzo dużo o kawie. Zanim pójdę, przypominam panu o obiedzie z pańską narzeczoną. Nie pozwolę na to. Porozmawiam z Robertem. Nie, nawet proszę o tym nie myśleć. Ma pan na linii pana Thompsona. Proszę mu powiedzieć, że plakaty dotrą najpóźniej pojutrze. Hello, Mr. Thompson. Witam, panie Thompson. Jest pan tam jeszcze? Plakaty będą tam pojutrze. Przepraszam, pójdę porozmawiać z inżynierem Avellanedą. Nancy, proszę, chodź ze mną. Juliana, będziemy musiały zaczekać, aż doktor skończy rozmowę, żeby cię przedstawić. Dziękuję. Nancy,
Jeśli zadzwoni inżynier Rodrigo Montalvo, powiesz mu, że to jest sprawozdanie, o które prosił. Bardzo cię o to proszę, bo to sprawa poufna. Niech nikt się nie dowie, dobrze? Nie martw się. Zadzwonię do ciebie przed wyjazdem do Guadalajary. Może uda ci się wpaść do mnie do domu, żeby swobodnie porozmawiać. Czeka na mnie inżynier. Uważaj na siebie. Mecenasie, pani jest pana nową sekretarką. Juliana Tejes do usług. Dlaczego mi to robią? Nie prosiłem, żeby przenieśli Roxanę. Chyba Marianę, doktorze. Nie obchodzi mnie, jak się nazywa. Przepraszam, to nie przeciwko pani. Porozmawiam z Avellanedą. Nie rozumiem, dlaczego pana nie poinformowali, że Mariana będzie jedynie czasowo pańską sekretarką. Znam tę historię. Z panną Marianą Franco? Nie ma jej. O której wróci? Już nie pracuje w tym oddziale, przenieśli ją. Dokąd? Do Guadalajary. Tak, stolicy Jalisco. Jeśli pan nie zna, niech pan zadzwoni na informację. Wiem doskonale, że Guadalajara jest stolicą Jalisco. Niech pan nie będzie bezczelny. Witajcie, przyjaciele. Jestem Ana Martin. Oglądacie Miłość jak tequila. Muszę wiedzieć, dlaczego przenieśli Marianę Franco do Guadalajary. To są decyzje prezesa, nie moje. I niech pan krzyczy na kogo innego. To pan zaczął krzyczeć. Domagam się szacunku. A kim pan jest, żeby ode mnie wymagać? Jestem Rodrigo Montalvo, dyrektor korporacji Montalvo. A pan kim jest? Alonso Santovenia. Dyrektor Wydziału Public Relations Izby do spraw regulacji tequili. A do licha. Jak się pan ma, doktorze Santovenia? Proszę wybaczyć, inżynierze, ale jestem trochę zdenerwowany przez to przeniesienie Dariany. Dariany? Przepraszam, Mariany. Właśnie przekazali mi informację, że odchodzi do biura w Guadalajarze. Już wyszła z budynku? Powinna być u prezesa w tej chwili. Doktorze, proszę, niech pan nie pozwoli, żeby Gaviota odeszła. Gaviota? Gaviota, Mariana Franco, Dariana. Pan może ją nazwać jak chce, ale dla mnie to Gaviota. Proszę posłuchać, nie mógłby pan porozmawiać z inżynierem Avellanedą? Dokładnie to zamierzałem, kiedy pan zadzwonił. Więc nie zabieram panu czasu. Proszę, niech pan powie Marianie, żeby do mnie zadzwoniła, jak tylko będzie mogła. Jeszcze jedno, proszę wybaczyć, że rozmawiałem w taki sposób. Proszę o tym zapomnieć. Na lotnisku będzie na panią czekał personel z Izby do spraw regulacji tequili. I zakwaterują panią w hotelu, podczas gdy panie w spokoju znajdą jakiś lokum. Wspaniale, inżynierze. Pozostaje mi podziękować panu i prawdę mówiąc, nie wiem jak oddzięczę się za wszystko, co pan dla mnie zrobił. Mam nadzieję, że pana nie zawiodła. Nie, Mariana, nie mów tak. Gdyby tak było, zapewniam panią, że nie rozmawialibyśmy teraz. Nie będzie miał pan skarg na moją pracę w Guadalajarze. Chociaż mówiąc szczerze, wolałabym zostać tutaj. Ale jak mówi moja mama, Bóg nie spełnia zachcianek ani nie prostuje garbatych. Wierz mi, że szczerze będzie mi pani brakować. Powodzenia. Bardzo dziękuję. Nie sądzisz, że zasługuje na wyjaśnienie? I dostaniesz je. Mariana Franco zgodziła się pracować z tobą tymczasowo, aż do czasu, gdy znajdziemy zastępstwo. I wyjaśniam ci, że ona nie jest sekretarką. To wiem, ale nie rozumiem, dlaczego nie uprzedziłeś mnie, że to właśnie ona była tylko tymczasowo. Prawdę mówiąc, to był mój błąd. Miałem wiele planów związanych z panią. Nie zamierzałem pani zostawiać jako mojej sekretarki przez długi czas. Alonso, więc z tego, co widzę, to był błąd, że przydzieliłem ją do ciebie. Przeciwnie, to był najlepszy pomysł. Błędem jest, że mi ją teraz zabierasz. Nie. Izba doszła z nią do porozumienia. Do czasu, gdy dostanie przeniesienie, miała ci kilka dni pomagać. Nie rozumiem, dlaczego mówisz teraz, że ci wyrządzam krzywdę. Więc proszę cię, żebyś ponownie rozważył swoją decyzję. Mariana,
Pozwól mi porozmawiać z Alonso na osobności. Tak. Przepraszam. Mariana, co się stało? Idę, Susi. Muszę rano wyjechać do Guadalajary. Jaka szkoda. Miałam nadzieję, że zostaniesz. Ja też, ale nie ma możliwości. Usiądź. Nie będę zagłębiał się w szczegóły. Jedyne, co chcę, to żebyś zrozumiał, że w żadnym wypadku Mariana nie może tu zostać. Potwierdzone. Jutro rano jedzie do Guadalajary. Jesteś pewna, Susi? Ona sama właśnie mi to potwierdziła. Zrozum, Mariana ma wiele problemów. Gdyby nie to, sam byłbym pierwszy, który sprzeciwiłby się jej wyjazdowi. Aż tak poważne są te problemy? Jeśli mi to wytłumaczysz, być może będziemy mogli znaleźć jakieś rozwiązanie. Wiesz dobrze, że pracownicę taką jak Tatiana Franco nie jest tak łatwo zdobyć. Tatiana? Ma na imię Mariana. Co znaczy imię u takiej kobiety jak ona? Zna świat tequili jak nikt inny. Wkłada w swoją pracę tyle wytrwałości i entuzjazmu. Proszę, nie marnuj jej talentu. W tych biurach może zrobić błyskotliwą karierę. Nie pozbawię jej tego prawa, to by było niesprawiedliwe. Ja jej tego nie odmawiam. Tylko chodzi o to, że problem Mariany ma nazwę... Rodzina Montalvo. Jej poprzedni szefowie? Public Relations? Z panną Marianą Franco, proszę. Ona już tu nie pracuje. A doktor Santovenia jest? Mógłbym z nim porozmawiać? Mówi Rodrigo Montalvo. Proszę mu powiedzieć, że zadzwonię później. Dziękuję. Mariana ma osobiste problemy z rodziną Montalvo, zwłaszcza z kobietami. Były tu kilka razy, żeby prosić o jej głowę. Dlatego proszę cię, żebyś zrozumiał, że nie chcę więcej konfliktów z tą rodziną, a tym bardziej wewnątrz izby. Nawet przez kobietę taką jak ona? Roberto, nie możemy podporządkować się kaprysom tych ludzi. Zostaw ją w moim wydziale. Ja odpowiadam za pannę Franco. Nie zdajesz sobie sprawy? Nie mogę obejść się bez niej. Potrzebuję jej. Wyjaśnij mi, jaki był powód, że podjąłeś tak nieracjonalną decyzję? Nieporozumienia. Zwyczajne nieporozumienia, o których nawet nie warto wspominać. Nieporozumienia o charakterze osobistym. Nie mogą odbijać się na decyzjach prezesa CRT. Odwołaj jej przeniesienie, Roberto. Nie uginaj się wobec kaprysów jakiejś rodziny. Do Guadalajary? Iza, co za dobra wiadomość. Trzeba było jedynie zaczekać. A Rodrigo już o tym wie? Nie wiem, przypuszczam, że tak, ale nie zamierzam go o to pytać. Radzę ci, żebyś bardzo uważała przy moim bracie. Nie wiemy, jak daleko może go zaprowadzić jego desperacja. Nie rozstawaj się z nim ani na chwilę. Pilnuj go. Nie pozwól, żeby się spotkali. Albo wszystko będzie stracone. Mariela, inżynier Avellaneda chce panią widzieć. Dziękuję. Widzimy się. Co ci powiedział? Że twój szef chce mnie zobaczyć. Pewnie chce, żebyś dostarczyła to do kadr w Guadalajarze. Daj mu to, tak? Proszę.
Z tego, co widziałam, doktor Santovenia ma trudny charakter. Nie, to jeszcze nic. Radzę ci, żebyś przyniosła zatyczki do uszu, bo czasami jego krzyki słychać nawet w budynku naprzeciwko. Naprawdę? Tak. Polecam ci też, żebyś codziennie przychodziła ze swoim lunchem, bo jest tyle pracy, że nie będziesz miała nawet czasu, żeby pójść coś zjeść. I mimochodem ma teraz na wypadek, gdybyś musiała zostać do rana i chciałabyś uciąć sobie małą drzemkę. Nie myślałam, że ta praca... Proszę pana, za chwilę się panią zajmę. Doktorze, dzwonił do pana inżynier Montalvo. Pytał o Marianę i o pana. Powiedział, że jeszcze zadzwoni. Myślę, że lepiej poszukam pracy gdzie indziej. Bardzo dziękuję. W ogóle nieodporna. Elvira, jeśli jest tam mój mąż, niech mu pani nie mówi, że to ja. Jak pani woli. Kto dzwoni, Elvira? To do mnie, inżynierze. Potrzebuję, żeby mi pani zrobiła kopię tych dokumentów. Zaraz, inżynierze. Elvira. Tak, inżynierze? Nic. Już wszedł do swojego gabinetu. Czy Rodrigo otrzymał jakiś podejrzany telefon? Nie, ten co zawsze. Nie prosił, żeby go pani połączyła z Sertę? Nie. Czy nie prosił, żeby mu pani zarezerwowała jakiś bilet lotniczy albo czy ma jakieś spotkanie poza korporacją? Też nie, proszę pani. Jaki się pani wydaje, spokojny czy nerwowy? Powiedziałabym, że trochę zdenerwowany. Proszę mnie zawiadomić, jeśli zauważy pani coś dziwnego. Sadzonkę przynosi się do cieplarni, żeby ją zdezynfekować którymś ze środków. W ten sposób zapobiega się pewnemu rodzajowi chorób wywołanych przez grzyby i bakterie. Po szczepieniu sadzi się taką sadzonkę. Mariana. Chcę pani powiedzieć, że doktor Santovenia skłonił mnie do refleksji tym, co powiedział. On sądzi, że ze względu na pani umiejętności byłoby dużym błędem przeniesienie pani. I patrząc na to z tego punktu widzenia, myślę, że ma rację. W biurze w Guadalajarze potrzebują jedynie sekretarki do rejestrowania działek pod plantację agawy. A pani ze względu na swoje wiadomości może być tutaj o wiele bardziej pożyteczna. Ale... Tak, znam to, ale i wiem, jak bardzo jest skomplikowane. Alonso nie zna dobrze szczegółów. Ale według niego to absurd przenosić panią ze względu na naciski rodziny Montalvo. Pani i ja wiemy, jak ryzykowne może to być dla pani. Może pani stracić wszystko, jeśli pani zostanie. I prawdę mówiąc, nie wiem, czy jest pani gotowa. Szczerze mówiąc, nie chciałabym dać tej satysfakcji rodzinie Montalvo, a tym bardziej, jeśli mogłabym pogrzebać swoją karierę, tak jak pan mówi. Proszę mi powiedzieć, czy odpowiada pani praca z doktorem Santovenia? Szczerze, jest trudno, zwłaszcza ze względu na godziny, ale jestem bardzo zadowolona, bo przy nim uczę się w każdej chwili czegoś nowego. Więc jeśli pani zostanie, moglibyśmy mianować panią asystentką Public Relations i tym samym miałaby pani możliwość, żeby w przyszłości awansować na wyższe stanowiska. Chce mi pan powiedzieć, że zostaje? Tak. Myślę, że to będzie dla pani najbardziej korzystne. Oczywiście będzie pani musiała dotrzymać umowy, którą zawarła z Rodrigiem. Tak. Dobrze, ale panie Montalvo, jestem bardzo przychylny tej rodzinie, zwłaszcza Pilar. Ale chcę, żeby pamiętali, że tym, kto tu rządzi, jestem ja. Chcę pani powiedzieć, że Alonso panią bardzo docenia i jest gotowy za panią odpowiadać. Co pani o tym sądzi? Chodzi o to, że naprawdę brak mi słów. Nieważne są słowa, Mariana. Niech pani wykorzysta tę nową szansę. Proszę, niech pani z niej skorzysta i nie zmarnuje jej. Bardzo dziękuję. Pójdę z panią. Jestem tak wzruszona i szczęśliwa, że będę dalej z panem pracować. Bardzo dobrze.
Bardzo dziękuję. Powodzenia. Suzana, proszę nie łączyć mi żadnych rozmów. Co się stało, Mariana? Zostaje. Zostaje w izbie. A czemu zawdzięcza się tę zmianę? Wiesz, że miałam wyjechać, żeby być z dala od pań Montalvo. Byłaś świadkiem, że trzymałam się z boku, ale powiedziałam sobie, dlaczego mam dać satysfakcję tym paniom, skoro wszyscy tutaj mi pomagają? I nie będę już sekretarką, tylko asystentką doktora Santoveni. Nie cieszysz się, Suzy? Umożliwią mi dalsze awanse. Cała się trzęsę z wrażenia. Zobaczymy się później. Od ponad 3 lat ta kobieta stoi za moim mężem, nie zważając na to, że jest żonaty i że ja oczekuję dziecka. Próbowała także zakończyć moje małżeństwo. Ta złodziejka mężu uwiodła wszystkich mężczyzn, którzy wokół niej pracowali. A co powiesz mi może, że nie kokietuje twojego szefa? Kochana, myślałam, że sobie już poszłaś. Przed chwilą dzwonił do ciebie inżynier Montalvo i nie dał mi żadnej szansy, żeby przekazać mu informację. Nie przejmuj się, Nancy. Później porozmawiamy, bo mam ci wiele do opowiedzenia. Doktor jest w swoim gabinecie? Pójdę do niego. Co mi chce powiedzieć? Z wyrazu twarzy musi to być coś dobrego. Nie sądziłem, że opuści mnie pani tak łatwo i bez wyrzutów sumienia. Dlaczego? Więc być może dlatego, że musiałam wyjechać. Musiała pani? Ale zostaję. I przychodzę panu podziękować, bo to, że zostaję w izbie, to dzięki panu. Lubię ludzi utalentowanych, którzy kochają swoją pracę. Mam nadzieję, że będzie pani zadowolona ze swojego nowego stanowiska. Oczywiście. Witamy ponownie w Wydziale Public Relations Gaviota. Jak? Jak on się dowiedział, że tak na mnie mówią? Przepraszam, doktorze, ma pan telefon od inżyniera Montalvo na pierwszej linii. Tu ma pani odpowiedź. Rozmawiał pan z Rodrigiem? To znaczy z inżynierem Montalvo? Tak. Niech pani odbierze. On jest bardzo przestraszony. Myślę, że nagli go informacja na temat tekili organicznej, o którą panią prosił. Odbiorę tam, dobrze? Odbiorę rozmowę od inżyniera. Przyniosłabyś mi kawę? Proszę. Oczywiście, kochana. Tak jest. Kawę. Gaviota, co się dzieje? Dlaczego wysyłają cię do Guadalajary? Nie, już nie. Zostaję. Chciałaś wyjechać, nie mówiąc mi o tym? Tak było lepiej. Pan i ja już się nie zobaczymy. Taka była nasza umowa. Nie wybaczyłbym ci tego, bo w takich sytuacjach przyjaciele żegnają się, tak czy nie? Już się pożegnaliśmy. Tak szybko pan o tym zapomniał? Powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się zostać? Do mnie przekonali. Kto? Inżynier Avellaneda. A przede wszystkim doktor Santovenia. Już wiem, że pan z nim rozmawiał. Oraz, że do mnie dzwonił. Mówiła mi Nancy, recepcjonistka. Rodrigo, proszę, nie rób tego, dobrze? Dla mnie to zbyt ryzykowne, zwłaszcza teraz, gdy tu zostaję. Wariowałem, nie wiedząc, czy coś się nie stało. Już niech się pan nie martwi, wszystko dobrze. Mam już gotowe pana materiały, zaraz je wyślę. Gaviota, mogę cię zobaczyć? Rodrigo, proszę cię, żebyś już więcej mnie tym nie męczył. Zostawimy sprawy tak, jak są. Ja panu wyślę pańskie materiały, pan je przejrzy i gdyby pan miał jakąkolwiek wątpliwość, wyślę mi pan faks, bo jeszcze nie mam konta mailowego. Ale niech pan go nie używa jako pretekstu, żeby mnie szukać. Nie, oczywiście, że nie, proszę pani.
Przejrzę jeszcze dokładnie pani materiał i jak już wiemy, jest bardzo dobry. Niemniej jednak, jeśli będę miał jakąś wątpliwość, to panią zapytam. Bardzo dziękuję. Muchísimas gracias. Co tu robisz? Rodziłam się w domu i miałam ochotę przyjechać ci odwiedzić. Przeszkadza ci to? Nie, oczywiście, że nie. Przyjechałaś sama czy taksówką? Sama. Nie rób tego więcej, proszę. W twoim stanie to bardzo niebezpieczne. Wysłałbym ci kierowcę stąd z firmy. Już, kochanie, już przestań traktować mnie, jakbym była chora. Ja jestem tylko w ciąży. Właśnie. Soku? Tak, ale sama się obsłużę. Pracuj sobie dalej. Nie, ja ci... Nie, pracuj dalej. Nie chcę ci przeszkadzać. Umówiłeś się z kimś na obiad? Nie. No to zjemy razem i przy okazji pójdziemy wybrać meble do pokoju dziecinnego. Dobrze. Chcesz soku? Tak. Stanę się twoim cieniem, Rodrigo. Nie pozwolę, żebyś pod pretekstem pożegnania się z nią znowu wpadł w sidła gawioty. Koła samochodów powinny zostać dezynfekowane, przejeżdżając przez kąpiel sanitarną przed i po wjechaniu na plantację agawy. Również ważne jest zostawienie miejsca między rzędami, żeby umożliwić dobry przewiew roślin. I całą tę pracę trzeba wykonywać ręcznie? Nie ma maszyn, które by to robiły? Robi się to ręcznie, ale są też sadarki maszynowe. My pracujemy pewniej i bezpieczniej. W końcu, od narodzin sadzonki aż do momentu, gdy agawa trafia do swojego końcowego celu, którym jest destylacja, upływa od 6 do 8 lat. Dalej, proszę. Zostaję jako asystentka doktora Santoveni. Co za wiadomość, kochana. To trzeba uczcić. Inżyniera Avellaneda chce, żebyś zajęła to biuro. Co takiego? Biuro dla mnie? Tak, będziesz musiała urządzić je według twojego gustu. Raniutko zajmę się jego uporządkowaniem. Gawiota! Gawiota! Mój szef mnie woła. Później się zobaczymy. Gawiota? Tak, co chwilę zmienia jej imię. W miesiąc skończy się Santoral. Proszę usiąść. Powiem pani, na czym polega pani nowe stanowisko. Niezależnie od spraw biurowych, będzie pani organizowała specjalne wydarzenia. Wysłała pani do inżyniera Montalvo informację odnośnie tekili organicznej, o którą prosił? Tak, właśnie ją wysłałam przez posłańca. Czyżby myślał o produkcji tego typu tekili? Być może. Dlaczego? Bo gdyby tak było, to musimy być do jego usług. Powiedział pan, musimy? Tak? Jedną z funkcji naszego działu jest organizowanie wydarzeń czy propagowanie dobrodziejstw tekili. I pani o tym wie. Ale także do nas należy udzielanie pomocy, porad technicznych i handlowych naszym członkom. Słyszałam już o tekili organicznej, ale nigdy o tym, co tak naprawdę różni ją od innych, bo korporacja Montalvo nie produkuje tego rodzaju tekili. Wszystko zaczyna się od hodowli agawy w sposób naturalny, bez pestycydów i z użyciem tradycyjnych metod uprawy. Przepraszam, ale przypominam panu o spotkaniu, które ma pan z narzeczoną, żeby iść coś zjeść. Z narzeczoną? Tak, z panią Kasandrą. Niech pan o niej nie zapomni po raz kolejny. Dobrze, mamy jeszcze czas, żebym skończył pani tłumaczyć to wszystko odnośnie tekili organicznej. Procesy i zasady produkcji są restrykcyjnie zatwierdzane dla tej klasy produktów. Biedna Kasandra. Musi mieć anielską cierpliwość. Ile już razy mógł ją wystawić mój szef?
Adelante. Proszę. Już się zdecydowałaś, Kassandra? No. Nie. To jest mój wybór, ale jeszcze mam wątpliwości. Kawy? Dziękuję. Powiedz mi, zgadzasz się, że sukces tej kampanii zależy od stopnia identyfikacji konsumentów z modelem? Chociaż czasem publiczność szuka produktu, który wydaje jej się ambitny. Dochodzimy do tego samego wniosku. Nie wiem, na którego się zdecydować. Sądzę, że opinia Alonso rozwieje twoje wątpliwości. Tylko mam nadzieję, że ten roztrzepaniec nie zapomni o mnie, bo mam ograniczony czas. Musimy przedstawić naszym klientom gotowy pomysł najszybciej, jak to możliwe. Słuchaj, w przypadku, gdy zostałby wybrany Ilario Quijano, myślisz, że on się zgodzi zamienić w modela? Dobre pytanie, Iwana. Nie wiem, czy ten chłopak będzie gotowy, żeby zmienić życie w tak drastyczny sposób. Bardzo dziękuję. Francisco, muszę już iść, żeby przyjąć nowe beczki do takili organicznej, którą będzie produkował Rodrigo. Monsieur, ja też się pożegnam. Umówiłem się z Sofią, żeby coś zjeść. Praktycznie jesteśmy w trakcie miesiąca miodowego i nie mogę zostawić jej tak długo samej. Crispin, do zobaczenia. Do widzenia, Mr. James. Niech się pan trzyma. Panie La Vega, gdzie ma pan samochód? Tam. Do licha. Jest identyczny jak panicza Montalvo. To była furgonetka Rodriga, ale teraz jest częścią administracji. Rozumiem. Voilà! Niech pan posłucha, panie Francisco. Jeśli lubi pan oglądać gaviotas... Gaviotas? Tak, mój drogi. Tak nazywamy tu dziewczyny. Używa się tego określenia od czasu, gdy panicz Rodrigo zakochał się w legendarnej pięknej dziewczynie, na którą wołali gaviota. I tak już na nie mówimy. La gaviota. Malowniczo. Ładnie. Oczywiście. Dziewczyny z tych okolic są bardzo ładne. Jeśli chce pan sprawdzić, proszę usiąść na chwilę w restauracji na rynku. Przekona się pan na własne oczy. Wspaniale. To świetny pomysł, żebyśmy zrobili ocenę inwentarza osób płci żeńskiej w tekili. To nie są miejsca bardzo eleganckie, ale tutaj byli już ludzie dystyngowani, jak panicz Rodrigo Montalvo. Podają tam upiększacze, że po dwóch takich można zobaczyć maszkary jako najpiękniejsze dziewczyny. Powiedział pan upiększacze? Tak, kieliszeczki tekili. A sprzedają tylko tekile? Nie, jest też dobra wódka. Wolę towarzyszyć panu przy tej 12-letniej szkockiej whisky. 12 lat. Panie Francisco, pan rzeczywiście jest człowiekiem przezornym i wartym dwóch. Powiedzcie mi, znają panowie wiele gawiot? O, mój drogi, tutaj może pan znaleźć każde, samotne, wdowy, rozwódki, stare panny, zrozpaczone, co się tylko panu podoba i smakuje. Niech pan się napije. Dziękuję. Panie Francisco, a nie musi pan wracać do La Montalveni? Basilio. Nie martw się o moją żonę. Jeśli nie przyjadę na obiad, to znaczy, że pracuję. W takich chwilach będziecie moimi osobistymi asystentami. Rozumiemy się? Oczywiście, że tak.
Zobaczycie, jak dobrze będziemy pracować. Dobrze, jeden łyczek? Ofelia pyta, czy ma podawać jedzenie. Nie, San Juana, dziękuję. Zaczekam na mojego męża. Dobrze, proszę pani. Drewno tych beczek ma bardzo dobrą strukturę. Nacho. Wypalanie ich musi być bardzo powolne. W tych beczkach będzie leżakowała 6 miesięcy nasza tequila organiczna. Teraz już znasz całą historię Nancy. Jaka szkoda, że taka piękna historia miłości skończyła się tak niespodziewanie. Ale kto wie, kochana? Życie ma wiele zakrętów. Może wkrótce Rodrigo Montalvo? Nie. To nie ma przyszłości, Nancy. Nie zniszczę małżeństwa, a tym bardziej nie zabiorę ojca niewinnemu dziecku. Spójrz na to łóżeczko. Cudowne. Cudowne, prawda? Nie, jest za bardzo dla dziewczynki. Ale jeśli będzie dziewczynka, już ci to mówiłem, to także może być chłopiec. Dobrze. Jeśli będzie chłopiec, nazwiemy go tak jak mój dziadek, Amador. Nie, Rodrigo. Chcę go nazwać jak mój tata, Ricardo. Dobrze, jeśli będzie dziewczynka, to ja wybiorę imię. Tak? Oczywiście. Bo jeśli ty wybierasz dla chłopca, jak ją nazwiesz? Teresa, Mariana czy Gaviota? No jak? Najgorsze jest to, że ta nieszczęśnica wyszła obronną ręką i zostawiła mnie bezbronną. Przegrałam, mamo. Przeklęta nieszczęśnica, przegrałam. Postawiła na swoim, przeklęta. Chcę, żeby pani wiedziała, że jest mi bardzo miło mieć panią za swoją asystentkę, Gaviota. Dziękuję. Ty będziesz duszą tej tequili.